Czwartek nasze siatkarki rozpoczęły bardzo wcześnie, bo już o 7:45 stawiły się w autobusie, który zawiózł je na rozruch do hali YMCA. Treningi odbywały się w dwóch grupach. W pierwszej prowadzonej przez Krystiana, asystenta trenera. Dziewczyny, które wczoraj nie grały albo grały mniej, odbyły trening poranny z piłkami, dosłownie 30-40 minut, żeby się zaktywizować. I w drugiej prowadzonej przez Bartka, naszego trenera motorycznego. Grupa, która była ze mną na siłowni, miała zadania o charakterze regeneracyjnym i aktywizacyjnym. Chodziło głównie o to, żeby wszystkie partie mięśniowe, które wczoraj faktycznie były mocno zmęczone podczas meczu, przywrócić do jak najszybszej dyspozycji, dlatego że dzisiaj przed nami kolejny ciężki mecz. O 12:15 reprezentacja Polski wyruszyła na mecz z Brazylią, który był rozgrywany wyjątkowo wcześnie, bo o godzinie 14:00. Pomimo wyniku 0-3 spotkanie nie miało jednostronnego przebiegu, a jego losy tak naprawdę ważyły się w końcówkach setów. Wydaje mi się, że no do tych końcówek setów pokazywałyśmy bardzo dobrą i twardą grę, nie przychodziło im łatwo grać, jednak no w końcówkach zabrakło nam trochę konsekwencji i już tutaj Brazyliana mocno odjeżdżała. Do tego 20 punktu można powiedzieć, że szłyśmy punkt za punkt, albo jakieś no jedna drużyna zdobywała punkty seriami, potem druga doganiała. No ale końcówki należały do drużyny Brazylii, dlatego wynik 3-0. Całe spotkanie na rozegraniu miała okazję odbyć Alicja Grabka. No myślę, że w każdym secie oprócz tego trzeciego od początku pokazywałyśmy fajną, waleczną i taką, można powiedzieć, zadzieroną siatkówkę, bo myślę, że przede wszystkim była ta walka i to, co trener właśnie mówił w szatni przed meczem, żeby właśnie dać z siebie wszystko, jeśli chodzi o defense, o obronę, i myślę, że to dzisiaj było. Szkoda tego pierwszego i drugiego staje, jeśli chodzi o końcówki, a w trzecim źle zaczęłyśmy, czyli trochę na odwrót i potem zaczęłyśmy gonić, no jednak te trzy punkty brakły na końcu. Tradycyjnie już po spotkaniu nasze kadrowiczki odbyły krótkie rozmowy z przedstawicielami mediów. Udało się znaleźć jeszcze chwilkę na spotkanie z naszym gościem specjalnym. Na zakończenie dnia reprezentacja Polski spotkała się w hotelu Hilton w sali konferencyjnej z Robertem Rusieckim, konsulem generalnym w Houston. Poza takim tradycyjnym wręczeniem upominków, dziewczyny miały okazję też do krótkiej rozmowy i pamiątkowego zdjęcia.